rekordy świata jako pierwszy Ilin, bo to jest jego drugie podejście. I Nurudinow, i Bieżanian mają dopiero, mają już trzecie podejście. Stawiam na Ilię Ilina. Będzie rekord. Bezwzględnie. To jest fenomen sztanki. 239. Co za nieprawdopodobna energia. Jego aż rozsadza. Ale to jest wszystko dobrze ukierunkowane. Proszę, błyskawicznie. I już w stanie. Ależ nogi mocne. I teraz góra. Nie da rady, nie dał rady. Jednak trochę zabrakło. Spokój, spokój. Jeszcze ma jedno podejście. Troszkę zabolał chyba kręgosłup. Tylko że wiesz, jaką szansę stracił. Nie będzie miał rekordu świata. Jeżeli załóżmy, któryś z nich to podniesie. Nie wiem, nikt nie podniesie. I tak i pierwszy będzie Ilia Ilin. Natomiast no, nie wierzę w to, żeby Nurudinow porzucił 239. Tu chyba tylko na ten ciężar ma szansę Bieżanian. Nawet jak język wystawi do, nie wiem dokąd, bo przecież on niesamowicie tutaj oferuje. Thank you. A może? Zaczynał od 220, a zgłasza 215. Tak, 235 rekord życiowy. To jest wielki pokerzysta. Nie, nie, nie ma szans. Nie wierzę w to. Ale wstaje. Jakie nogi? On lepiej zdecydowanie wstał od Ilina. I teraz? I jest to utrzyma. Rekord. Jest rekord świata. Coś ale niesamowitego. Sytuacja. Proszę Państwa, on już wygrał mistrzostwo. 193 kg miał w rwaniu. To powinien Ilia Ilin teraz, no, łatwo go policzyć. No łatwo policzyć, to jest 3 kg trzeba dołożyć do tego rekordu 242. 242 kg będzie na sztandze. Mamy jeszcze Bieżaniana. Przegrałbym sporo pieniędzy. Jedyne podejście zostaje rosyjskiemu sztangiście i jedno podejście Ilinowi. Naprawdę, naprawdę nie wierzyłem w to, że Nurudinow może w takim stylu. I w tym momencie mamy 232, 432 kg. 4 kg do rekordu brakuje. A ten rekord jest szalony dzięki nieprawdopodobnym urwaniu Ramnau. Bieżanian 240, bo chce tylko odzyskać rekord. Bo w tym momencie już nie ma szans na zwycięstwo w dwuboju z Nurudinowem. Chce odzyskać własny rekord świata w podrzucie. Jak dobrze zarzuci, to będzie walczył. Jak nie straci przy zarzucie zbyt wielu sił. Bo z tym ma problemy czasami. Wstał dobrze. Wstał dobrze. I teraz. To jest na unik, dźwiganie. Tak jest, utrzyma, przedziałem. Utrzyma, jest 240. Jest. 240 kg pierwszy wszystko człowiek zależało, w tej kategorii. Wszystko zależało. Jeden nie dał sędziów. Spalony. 2-1. Nie będzie jury. On tam walczył strasznie. Tutaj można było dyskutować, ale zobaczmy jeszcze raz. Teraz na tej powtórce. On the bar, new way, 242 kg, serve the 10 for Ilia Ilin, Kazachstan. No wiadomo, że Ilia Ilin tyle musi założyć. O, i ten moment, tutaj ta walka. Nie no, trzeba było to zaliczyć. Kwestia było, trzymano go strasznie długo. 242 Ilin. Nie pamiętam takiej walki od dawna. Rachmir. Na takim poziomie w podrzucie? 242 Ilin, jeżeli... I on to podniesie. Proszę bardzo. Cóż za zawodnik. Proszę Państwa, jesteśmy świadkami historycznej chwili. Historia na naszych oczach. 242. Fenomen. Po prostu fenomen.
Rekord za rekordem. Najpierw 239 Ruslan Nurudinow. Wydawało się, że ma już złoto w dwuboju w kieszeni. Później Bedżanian odbiera mu rekord świata w podrzucie. 240. I Ilja Ilin 242. Tyle, ile musiał. Ma rekord świata w podrzucie. Ma rekord świata w dwuboju. Niesamowite. Nie, w dwuboju nie ma rekordu. Nie, rekord świata w podrzucie. W podrzucie, a tak. Ma złoto w dwuboju. Złoto w dwuboju. Brązowy medal. To już nieistotne. W każdym bądź razie, proszę to nieistotne, państwa, proszę Ilin, tak się cieszy bohater. W każdym bądź razie Ilin jest jedynym zawodnikiem, który ile razy wystartował, jeszcze zawodów nie przegrał. No ale żeby przegrać te zawody, naprawdę był już o krok. Będzie nam teraz pokazywał realizator. Długo, długo. Bliski był porażki. Wydawało się, że nie podrzuci tego ciężaru. Oczywiście, kiedy wychodził na pomost, niestety miałby tylko brązowy medal. A jednak. Za chwilę będzie ceremonia. Dekoracja zwycięzców, już pierwsze telefony, prawdopodobnie telefony od prezydenta Kazachstanu. Ilja Ilin 242 w podrzucie, Dawid Bedżanian 240, Ruslan Nurudinow 239. Same rekordy świata. Czwarty, brawo, 222 kg, Arkadiusz Michalski. Przegrał tylko z najlepszymi na świecie geniuszami. Szczególnie z Ilią Malinem. Ilinem to absolutnie nikt nie ma prawa czuć się w jakiś sposób przegrany, kiedy podniesie mniej. I wyniki w dwuboju. Taki sam wynik. Nurudinow, Ilja Ilin wygrywa mniejszą wagą ciała. Dawid Bedżanian, 2427. Jutro, proszę państwa, kategoria plus 75 kg pań, mężczyźni plus 105 kg. Najpierw panie o 9, o 12, panowie. To już będzie ostatnia konkurencja mistrzostw świata w Kazachstanie. Tak podrzucał Ruslan Nurudinow. W tym momencie chyba już myślał, że zapewnił sobie złote mistrzostwo świata. A później na pomoście stanął Dawid Bedżanian. 240 kg. I kolejny rekord świata. I na koniec Ilja Ilin. I 242 kg złoty medal świata mistrzostw dwuboju.